Sekcjon! Halt! Sekcjon, prezentuj od nas gierze. Eins, zwei, drei. Niech żyje król! Niech żyje król! Rzut od gierze. Eins, zwei, drei. Sekcjon, rek! Sekcjon, rektry ktoś. Sekcjon, prezentuj od nas gierze. Eins. Zwei, drei. Niech żyje król! Niech żyje król! Schutz Gewehr, eins, zwei, drei. Sektion, rechts, Sektion, präsentier das Gewehr, eins, zwei, drei. Drei. Niech żyje król! Niech żyje król! Schutz der Skewe, 1, 2, 3. Sektion, rechts. Präsentiert das Skewe, 1, 2, 3. Niech żyje król! Niech żyje król! Schutz der Skewe, 1, 2, 3. Sektion, rechts. Inspekcja broni. Lade stock in load. Podoficer prowadzący sprawdza stan broni. Czy jest wyczyszczona? Czy kanał zapałowy jest drożny? Czy lufa także jest wyczyszczona po ostatnim strzelaniu? Jeżeli z jakiegoś powodu broń była brudna, to można wskazać żołnierza na karę chłosty. Albo dodatkową służbę wartowniczą. Co to jest? Co to ma być? Oczyścić! Sekcjon, odnosz się wobec marsz! Rekt, szwękość, marsz! Halt! Rekt! Ein Schritt vorwärts, marsch! Links, Wache! Rechts, links, Drei Schritt vorwärts, marsch! Links, rechts, Wache, Ordinalschritt, vorwärts, marsch! Wache, halt! Links und halt! Präsentiert das Gewehr, eins, zwei, drei! Niech żyje król! Niech żyje król! Schutz Gewehr, eins, zwei, drei! Gewehr bei Fuß, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht! Proszę Państwa, Bartę wystawił garnizon Gdańsk w mundurach żołnierzy gdańskich z czasów I Rzeczypospolitej
tak umundurowani żołnierze stawiali obok Prusakom, którzy zajmowali Gdańsk w roku 1793. Jak na pewno Państwo zauważyli, komenda jest w języku niemieckim z bardzo prostego powodu. W tym języku na co dzień mówiło wiele Gdańszczan i w wielu armiach go stosowano. Powód był prosty. Armia pruska w tamtym okresie była najlepszą armią europejską, która się na niej wzorowało. Podobnie Armia Rzeczpospolitej przez bardzo długi czas w komendach stosowała język niemiecki. Na placu pozostał jeszcze ostatni żołnierz, ubrany w strój cywilny, codzienny, tak mógł wyglądać mieszczanin gdański. Ten po prostu poszedł w interesach, poszedł do ratusza. A dlaczego ma karabin? Otóż oprócz regularnych sił zbrojnych w sile 1500 żołnierzy, każdy gdańszczanin, którego było na to stać, miał obowiązek posiadać strzelbę, zapas prochu i kul i w razie potrzeby stawać na wałach miasta, żeby go bronić. Dodatkowo raz w miesiącu panowie spotykali się na ćwiczenia musztry i strzelania, po których oczywiście udawali się na piwo. Przynajmniej mieli powód, żeby żonie powiedzieć: moja droga, spotykam się tylko z kolegami z wojska. Proste. Proszę Państwa, zademonstrujemy teraz działanie broni czarnoprochowej. Michael, gib aktu. Orinarszy, twowec, marsz! Halt! Rechts! Links und kehrt! Halt! Zatrzyj! Gewehr, flach! Żołnierz odkłada karabin do prawej i do ciała. Rüfleck, flach! Otwiera panewkę. Erkleft, patros! Wyciąga papierowy ładunek, w którym było normalnie ołowiana kula oraz 12 gram prochu. Rüfleck, patros! Odgryza ładunek. Pulver auf Pfann! Zasypuje panewkę prochem. Schließt Pfann! Zamyka panewkę. Ring szwedzki wieja zu ladu. Odstawia karabin do lewej nogi. Przygotowuje ładunek do wprowadzenia. Patron in laut! Wsypuje proch, normalnie wcisnąłby jeszcze kulę, papier. Ladestock in laut! Stemplem ubija ładunek w lufie. Od! Stempel wertuje na miejsce, karabin na ramię. Teraz proszę Państwa, bardzo byśmy prosili, jeżeli są dzieci, zatykamy uszy, otwieramy usta. I bardzo byśmy prosili właśnie, żeby teraz nikt pod lufą nie przechodził. Tak samo z tej strony, tak? Fetesz! An! Wysoko! Fire! Proszę Państwa, ładunek spalił na panewkę. A my to Państwo słyszeli takie określenie jak spalić na panewce. Prawdopodobnie albo ładunek jest za słabo ubity, albo jest zapchany otwór zapałowy. To, co Państwo widzieli wcześniej, w czasie kontroli okazało się, że z ładunkiem nie jest do końca. Masz jeszcze taki ładunek? Należy ponownie podsypać. Taka broń była na tyle niesprawna, że w czasie bitwy na 10 strzałów może 4, 5 donosiły kulę do celu, 3-4 w ogóle nie wypalały. Fetysz, am, wyżej, fire! I proszę Państwa, mamy tam prawy odwrót zapałowy. Państwa, nic z tego nie będzie, ale jak to milicjant, jak widać, raz w miesiącu strzela, więc mu nie wychodzi. Kapralu,
Geb Achtung! Gebe auf die Schulter! Vorwärts Marsch! Militant, links im Kurs! Euch! Vorwärts Marsch! Halt! Kapral! Rechts um! Vorwärts Marsch! Halt! Genau! Links um Kurs! Euch! No zobaczymy, jak to pójdzie teraz regularnemu żołnierzowi. Proszę Państwa, zobaczymy, czy ma czystszy karabin. Słuchajcie, jest to broń gładkolufowa. Co to oznacza? Ołowiana kula, okrągła, która wychodziła z lufy, leciała tak trochę, jak Pan Bóg ją poniósł. Nie jest to broń gwintowana, jest niezbyt celna, fabrycznie niby do 200 metrów, ale realnie żołnierze strzelali tak na 50 do 100 metrów. Naprawdę jesteście gotowi? Fetesz! An! Fire! To regularny żołnierz, to regularny żołnierz! Link sukces! Ojś! Powodz mat! Alt! Link! Powodz mat! Teraz proszę sobie wyobrazić, jak 100-200 żołnierzy tak strzelało. Halt! Linksunke! Oj! Proszę Państwa, po prezentacji broni chcielibyśmy Państwu zaprezentować teraz nowość garnizonu Gdańsk, ponieważ my się cały czas rozwijamy i dzięki naszym przyjaciołom z jednostki Sztorm 4 garnizon wzbogacił się o własną flotę. Panowie, zapraszam. Sztorm 4, załoga Sztormu 4, panowie, którzy z nami nawiązali współpracę rok temu, wspólnie razem zrealizowaliśmy parę projektów, w tym bitwę na Motławie w zeszłym roku w czasie Baltic Sail, zresztą w tym roku 2 lipca o 22 na Motławie razem znowu trochę zadymimy, pohałasujemy, ale proszę Państwa, flota garnizonu Gdańsk musi mieć także banderę. Dlatego teraz oficjalnie przekazuję na ręce panów banderę garnizonu Gdańsk, którą zademonstrujemy. Proszę bardzo rozwinąć. Żeby nikt nie miał wątpliwości, któż to płynie po wodach Motławy. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Sztormu 4! Sztorm 4 mogą Państwo znaleźć na Facebooku. Proszę poszukać. Panowie mają naprawdę bardzo ciekawe rejsy i to przystępnej cenie, jak na Gdańsk, bardzo przystępnej, piękny ten dyski. Szkocki kuter rybacki z XIX wieku, więc jednostka zabytkowa. Dzisiaj po zmianie warty razem przejdziemy na Sztorm 4 po to, żeby oficjalnie rozwiesić banderę i zapraszamy Państwa za miesiąc na Baltic Sail, na sobotę godzina 22 na wysokości Filharmonii, bitwa statków, żaglowców, specjalnie dla Państwa. Dziękujemy bardzo. Projekt historyczny garnizon Gdańsk. Bachelet, Achtung! Oryginal szyb, Hovens, Alt! Sektion, Alt! Links, rechts, Hovens, Alt! Links, rechts, Zapraszam teraz wszystkich naszych przyjaciół z garnizonu. Chodźcie do nas. Jak zwykle towarzyszą nam damy w strojach z epoki, klasy średniej, służby, a także mamy jednego marynarza, który chyba teraz odszedł z lądu. Szymonie, jak się bawisz w Gdańsku? Tawerny zaliczone, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze muszę odwiedzić. Jeszcze muszę odwiedzić? Także panowie, kolejne namustrowanie szuka zarobku. Zapraszamy wszystkich, dziewczęta także i Państwa do wspólnej fotografii. Szymon, nie chłonę się tam. Do marynarzy.